No witam, witam. Czas na kolejną porcję gwinta. Tym razem mam dla was coś potwornego. Dosłownie, gdyż już po miniaturce widzicie, jaka frakcja. A w przenośni, gdyż ta talia to prawdziwe monstrum. Praktycznie tym nie przegrywam, nawet z kartą straty. Oczywiście teraz jak na złość pewnie dostanę w pałę, no ale się przekonamy. Nagrywam to intro przed rozgrywką, więc jeszcze nie wiem, jak mi poszło. Tak czy siak, link do talii w opisie, a ja zapraszam na omówienie i meczyki. Czas wbić rangę pierwszą. Jedziemy. Dobra, szybkie omówienie mechanizmów rządzących tą talią. Zobaczycie bardzo pobieżnie omówione karty, ale postaram się te najważniejsze mechanizmy jakoś wam tutaj nakreślić. No wiadomo, no, nie ma co mówić o takim modelowym gameplanie. Można, no ale wiecie, nie dobierzecie tej czy tamtej karty, przeciwnik będzie miał taką czy inną kontrę i musicie ogólnie wiedzieć, jakimi narzędziami zawsze w przypadku każdej talii, jakimi narzędziami dysponujecie, no i odpowiednio się dopasowywać, bo jeśli wszystko dobieramy idealnie i cała rozgrywka się układa idealnie pod naszej myśli, no to wtedy to nie jest filozofia sobie grać zgodnie z checklistą, no ale nie zawsze się da. Rój krabopająków, więc mamy 5 ładunków, każdy pozwala nam stworzyć trutnia. One będą szczególnie pod jedną kartę przydatne, ale no, zawsze jest to dodatkowych 5 punktów, więc o tym trzeba pamiętać. Możemy też się bronić przed efektami pogodowymi, które na przykład ranią najsłabsze jednostki, no to sobie możemy dawać takie jedynki, żeby przeciwnik był nieco stratny i tak dalej. No, ale przede wszystkim działaj. No tak, tutaj dodatkowa piątka, nie ma filozofii. Przede wszystkim nasza umiejka jest pod mentalność roju. Jest to karta organiczna, jedna z kilku, nie powiem z wielu, bo nie przesadzajmy, ale jedna z kilku w naszej talii. I wybieramy 4 różne brązowe jednostki Kikimory. No i za każdym razem, gdy ta karta znajduje się na cmentarzu, za pierwszym razem, gdy tworzymy na polu bitwy trutnia, czyli na przykład przy użyciu naszej umiejki, przemieniamy go w jedną z tych 4 jednostek, które tutaj są wybrane. Nie mam ich tutaj wylistowanych, więc zaraz, czy będę dobrze... Nie pamiętam, jak one się nazywają, to jest najgorsze. Czekajcie, zaraz sprawdzę i zaraz będę używał poprawnej terminologii. Dobra, już wiem. Już sobie otworzyłem ściągawkę. Więc tak, najczęściej, bo musimy sobie wybrać 4 jednostki, więc musimy wybrać kolejność, w jakiej mają się pojawiać na planszy. Najczęściej, najfajniej sobie zacząć od Kikimory Wojownika, czyli to jest ta jednostka, która niszczy jedną z naszych jednostek i zamieniają w kolejną kopię Kikimory Wojownika, a my dzięki temu też, że gramy rojem krabopająków i za każdym zagraniem karty organicznej tworzymy dodatkowego trutnia, będziemy mieć sporo takich jedynek na planszy. No więc to jest fantastyczny silnik, jeżeli możemy sobie po prostu zmieniać jedynki w trójki. Na drugim miejscu najczęściej czyhająca Kikimora, czyli to jest ta, która zadaje obrażenia ze statusem drapieżnik, czyli musi mieć wyższą siłę niż siła jednostki, którą chcemy bić. Może zjadać też trutniów i dzięki temu boostować własną siłę, więc o tym warto pamiętać. A poza tym będziemy mieli jeszcze jedną fajną, wzmacniającą siłę, jedną fajną kartę organiczną wzmacniającą siłę naszej jednostki i ona jest idealna pod czyhającą Kikimory, jeśli mamy tę kartę. Jest to, ciągle zapominam nazwy, bo gdzie to jest? Spontaniczna ewolucja oczywiście. Więc jeśli mamy spontaniczną ewolucję na łapie, fajnie pewnie ustawić sobie czyhającą Kikimory jako tę drugą kartę, no bo wiemy, że ją na pewno zboostujemy.
I wiemy, że, znaczy wiemy, możemy zakładać, że będzie szansa, żebyśmy faktycznie mogli te obrażenia pozadawać. Jeśli nie, no to można zamienić kolejność i najpierw dać larwę Kikimory, która jest tą domyślnie trzecią kartą. Ona ma punkt pancerza i możemy usuwać z siebie wzmocnienie, żeby tworzyć trutnię, a za każdym razem, gdy zagrywamy kartę organiczną, ta karta się wzmacnia, więc też możemy sobie zrobić takie perpetuum mobile. No wiecie, ona się boostuje, usuwamy boosta, tworzymy trutnia czyhająca Kikimora. Właśnie, zyskuje ładunek, pozwalając się zadawać obrażenia za każdym razem, kiedy tworzymy trutnia, czy insektoida raczej. Niekoniecznie to musi być truteń, więc wiecie, to jest naprawdę całkiem mocny kompleks silników tutaj. No a na sam koniec Kikimora robotnica, czyli mocne 7 punktów siły, 3 punkty pancerza. Jeżeli straci pancerz, to jest od razu kaput, ale do czego przejdziemy za moment, mamy tutaj całkiem bezpieczną opcję pożerania jednostek, więc pod tym względem Kikimora robotnica jest dość bezpieczną opcją, no ale jak mówię, poza tym jest to 7 punktów. Więc mentalność stroju, karta organiczna, lecimy dalej. Siroko Skorat, removal, podgąb czastym grzybem, to już doskonale znamy. Z rozkazu, który chcemy sobie albo na blida, albo na trzecią rundę zostawić, mamy złocistą pianę, kartę alchemii. 3 sąsiadujące jednostki, każda wzmocniona o 2. No i tak, przede wszystkim przy rozmieszczeniu możemy zagrać jednostkę z więzią z naszej talii początkowej. Mamy jedną taką jednostkę w talii. Nie jeden egzemplarz, ale jeden typ jednostki. Jest to harpia. Jest to harpia Celano. Celano. No i do harpii przejdziemy sobie za moment. Pamiętajcie po prostu, że jest to dodatkowa harpia. No, a to pod carryover. Żalnica, no to jest nasz... Dobra, przepraszam, że zagadałem. Nasz trupojad to jest absolutnie doskonały finisher. My tutaj tworzymy całą masę jednostek w trakcie rozgrywki i generalnie jak walniecie taką żalnicą na sam koniec, no to ona będzie miała, nie wiem, 23-26 punktów, coś w ten deseń. Masakra. Więc jeśli mamy Last Seiya, no to jest absolutna potęga, to co się tutaj dzieje. Dekret królewski, żebyśmy mogli łatwiej dostać się do karty, która jest nam potrzebna. Pan przypływów, kolejna jednostka, potencjalny removal, a jak nie zagramy sobie na tył, no to jest po prostu kolosalne 10 punktów. No ale raczej bliskie starcie, żeby usunąć najmocniejszą jednostkę wroga. Zwłaszcza jeżeli to jest jakiś boostujący silnik albo coś tam, no raczej nie wytrzyma bezpośredniego starcia z panem przypływów. Płotka, wtasowujemy oczywiście pod odchudzenie, wypada po zagraniu złotej karty. Jednooka Baśka, to jest gwiazda tej talii. Więc raz, że 7 punktów siły, 2 punkty pancerza, jest masakra. Już jest fajnie. Dobieramy dwie jednostki, to jest ogólnie super karta na pierwszą rundę. Dobieramy max dwie jednostki z więzią, czyli dwie harpie Celano. I taką samą liczbę kart wtasowujemy z powrotem do talii. Czyli nie musimy się na przykład w pierwszej turze przejmować, pierwszej rundzie przejmować brikami. No jeżeli dobierzemy nawet jakąś płotkę czy cokolwiek, nieważne, no to ciach, dobieramy harpię, wtasowujemy z powrotem płotkę czy tam inną cegiełkę, która się nam na łapie znalazła i tyle. I rozkaz jest bardzo ciekawy. Zagraj ponownie sojuszniczą jednostkę z więzią, czyli harpia, będzie to ponownie. Ale po co zagrywać harpię, skoro, wiecie, harpia po zagraniu pożera naszą jednostkę, czyli się boostuje. No to jeśli zagramy ją ponownie, no to straci tego boosta, bez sensu. No właśnie nie do końca. Poczekajcie jeszcze moment, chwilę cierpliwości i zaraz zobaczycie, po co tak naprawdę jest ten rozkaz i gdzie tutaj się dzieje magia. Królewicz Ropuch, bliskie starcie. Pożeramy jakąś niewygodną jednostkę przeciwnika o sile do 4. Też zajebista sprawa. Hajdawer, kolejna metoda na odchudzonko. No minus taki, że nie wiadomo, kiedy
Piesek wyleci na plac boju, no ale to nic. Szepciucha, trybut, pamiętamy, żeby zagrać na rząd dalekiego zasięgu. Sprawdzałem, zagrywanie na rząd bliskiego zasięgu nie pomaga. Więc możemy zagrać organiczną kartę stali, jakąś tam. Na przykład mentalność roju, jeśli nie dobraliśmy. Więc kolejna opcja na fajne, fajne odchudzenie. Pasożyt, albo boost, albo dość potężny removal. I kolejna karta organiczna. Doregarize, wolę, blokada i zawsze fajne 6 punktów siły. Świetna sprawa. Spontaniczna ewolucja, o której już wspominałem. Więc oczywiście gramy na insektoida praktycznie zawsze, żeby wzmocnić o 5. No i na przykład stworzyć dodatkowe trutnie. To jest idealna karta po to, żeby wzmocnić czyhającą kikimorę. Czyli mamy mentalność roju zagraną, już powstała kikimora wojownik, no i potem widzimy, że chcemy już troszeczkę wroga posiekać, więc odpalamy ładunek umiejki, czyli tworzymy trutnia, który się przekształca od razu w czyhającą kikimorę, ładujemy w nią spontaniczną ewolucją, żeby był boost, czyli żeby miała już 8 punktów siły, bo nominalnie ma 3. Tworzymy te dodatkowe trutnie, 3. Kolejny, z racji tego, że nasza umiejka po zagraniu karty organicznej sprawia, że powstaje kolejny trutnień, czyli już dostajemy 4 kolejne ładunki, czyli mamy 5, no bo jeden mamy na starcie. 5 punktów obrażeń już możemy zadać, a czyhająca kikimora ma ten rozkaz na zapale, czyli możemy od razu odpalać. No, aha, jeszcze ma zasłonę, nie da się jej zablokować, więc no naprawdę, to jest bardzo dobra rzecz, warto zwłaszcza pod kątem czyhającej kikimory stosować, no ale wiadomo, można gdziekolwiek, można nawet wzmocnić hajdawera, bo bestia tak samo skorzysta. Jajo Harpy, jest zemsta, w sam raz do pożerania, żeby stworzyć harpię w rzędzie, w którym zostaje jajo pożarte. Wielka ropucha, tutaj już wiemy co i jak, więc mamy kolejne pożeranko. No i potem jak ropucha jest na cmentarzu, gramy jednostkę z zemstą na rząd dalekiego zasięgu, na przykład właśnie takie jajo harpi. Ropucha wylatuje, pożera jajo i od razu nie musimy mieć żadnego pożeracza, bo zadziała ropucha z cmentarza. Rezuni. Tu mamy dwie kopie rezunów. To jest też wspaniała sprawa pod odchudzenie. Oczywiście chcemy ich zmaligonować, mówiąc piękną polszczyzną. Oni nie mają być na łapie, mają siedzieć w talii i wylecą do rzędu bliskiego starcia. Jeśli na planszy będziemy mieć dwie harpie, no bo tak, gdy zagrywamy jednostkę z więzią, więc jeżeli już jest jedna harpie, zagramy drugą, bach, bach, wylatują dwie kopie rezunów do rzędu bliskiego starcia. Minus jest taki, że jeśli przeciwnik ma opcję zadawania obrażeń, no to wystarczy, że nam zbije pancerz i rezuni wracają do talii. Oczywiście znowu można ich wyciągnąć, ale no nie po to ich wyciągamy, żeby robić to ponownie. No ale to też jest wspaniały cel dla kikimory wojownika, jeśli jest na planszy, więc możemy sobie niszczyć takich jednopunktowych rezunów, tworzyć kolejną kopię kikimory wojownika i jest fajnie. No, więc to jest naprawdę, widzicie już ile jest tutaj opcji odchudzania. Jest tego naprawdę sporo, bo jest konik, jest piesek, dekretem również możemy to i owo wyciągnąć, dwie kopie rezunów. Jest szepciucha, trybut, która wyciąga kolejną kartę organiczną, no dzieje się. Odrażająca uczta, następna karta organiczna, bijemy za 3 i wzmacniamy swoją jednostkę za 3. No i jest harpia celano, będę mówił celano. Po prostu pożarcie, bazowo. Jeśli zagrywamy drugą, czyli odpala się więź, w tym rzędzie tworzy się jajo harpi, które znowu można pożreć, stworzy się kolejne i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest bardzo, bardzo mocna karta. To jest jedna z głównych gwiazd tej talii, harpia. Nie sądziłem, że do tego kiedyś dojdzie, ale tak, gram talią, w której prym wiodą harpie.
Archespor, kolejne odchudzenie. Oczywiście trzeba pożreć. Jeden egzemplarz chcemy mieć na łapie. I odpala się zemsta, czyli drugi egzemplarz po pożarciu tego. Wylatuje z talii. I znów jest wspaniale. No i właśnie. Ostatnia karta. Dwie kopie Condottiera Troubadoura. Czyli po rozmieszczeniu tworzymy w tym rzędzie zablokowaną, podkreślam, zablokowaną kopię jednostki z więzią. Już wiecie, że jest to harpia. O sile 1. No i mamy taką zablokowaną harpię o sile 1. Raz, że dzięki temu, że taka harpia już jest na planszy, jeżeli zagramy drugą, no to już spełniamy warunek więzi. I fajnie. Ale przypominam, co, jaki rozkaz miała Baśka. Ponownie zagraj kartę z więzią. No to bierzemy taką zablokowaną jednopunktową harpię i gramy ją ponownie, już jako normalną pięciopunktową harpię. Mega sprawa. No i nie zapominajmy o tym, że jest to kolejna jednostka, która leci na cmentarz i w efekcie potem boostuje nam żalnicę. Masakra. Ta talia jest, to może taka się wydawać troszeczkę dziwna, czy naprawdę taka mocna? No zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie, jak to fajnie potrafi działać i mam nadzieję, że los okaże się łaskawy. No dobrze. Czyli będzie pojedynek na punkty. Ciebie nie chcemy. O, idealnie. I będzie się można bryków pozbyć. Jakichś tam. No dobrze. To na początek zagramy sobie takiego delikatnego archespora. Ciekawe, czy oponent wie, co się dzieje. Ziemio, stóż, ogień. Wietrze, odetnij płomienie. Wiecie co? Ba. Lekkie odchudzenie. O, bardzo miło ze strony Heidavera, że zaszczycił nas swoją obecnością. O, patrz, patrz tego drania. Dobra, pozbędziemy się Alquen, Bach. Musimy tutaj narzucić spore tempo. Ziemio matko, oddaję ci to życie, z ciebie wyrosło, do ciebie wraca. Dobra. Co, na razie. Na razie gramy jedną kombaśkę. Bach. Bach. Wtasujemy sobie ciebie i. Myślę, że ciebie, bo tutaj może być ciężko z tymi czwórkami. Najwyżej potem się weźmie. Ludzkość jest wirusem. Proszę, to jest wynik. Zaraz zostanie popsuty, ale no. To jest dobry zwiastun. Tak. Wszystko na to wskazywało. No, będzie ostra bitka tutaj. Na szczęście mamy Sirocco. Szkoda, że nie mamy mentalności roju. Ona by nam no sporo dała. No, ale co począć. Dobra. Bach. Nie korzystamy
tego rozkazu oczywiście. I zaraz sobie zagramy Condottiera. What? Ło, chłopie. To jest Sirocco, aż się patrzy. Jak się patrzy, no dobrze. Bach, patrzcie, ciach, tworzymy harpię, którą od razu gramy ponownie. No nie mamy w kogo tak naprawdę na razie, więc bach, bach. No. Dobra, 8. No, patrzyłem, czy przypadkiem się nie zapchałem, ale... No, grubo widzę. Teraz tak. Bach. No i co, grasz dalej? Ty czekaj. Czy on już nie przebija? Czy ja tego... Jezu, zapomniałem o tym, jak działają żaby. Uff, dobra. Jednak coś... Dobra, spanikowałem niepotrzebnie. I udało się zachować Sirocco. Co jest wspaniałą wiadomością. Dobrze. No to ciach, 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 ciach. I lecimy tu. O, świetnie. To jest piękne do usunięcia. Czyli... Czyhająca Kikimora, Szepciucha Trybut, spontaniczną ewolucję, bach, bach, bach. Bach, bach, bach i bach. Wywieramy presję. Musisz ją wygnać. Nie widzę innej drogi. Zabraknie. Nie, nie zabraknie. Wiecie, co zrobimy? To zrobimy. I już.
Nie musimy się przejmować tym raczej, że nie dobiorę żalnicy. No. Bach. Bach. I zagrajmy sobie harpię. Pożryjmy robotnicę, żeby nie było. Bach. Bach. Czterdzieści osiem do jednego. Szczerze? Zastanawiam się, czy nie. Nie. Jednak nie. Zostawmy. Graj. Nie jesteś moją córką. Już nie. No, czyli można było zagrać jednak. Można było zagrać Sirocco i byśmy mieli 2-0, ale jest git. No tam już chyba tylko... Oj, tam już chyba tylko ten gord został i tyle. A, dobra. No. Gramy sobie jajoharpi, gramy wielką ropuchę, usuwamy mu łobuziaka. No, czemu mi nie dałeś zagrać? Szkoda, chciałem wam giga żelnicę pokazać, ale... Ale się nie udało. No i... Dobrze. Nie ma Baśki. Ciach. O. Git. No dobrze. Zagramy sobie Archespora. Czy dobrze zrobiłem, że schowałem do Regaraja? Nie, bo przecież tutaj mogą... O, właśnie miałem mówić. Mogą okręty latać bez sensu. No ale git, no na szczęście na okręt mamy... Takie oto remedium. Jak zagra drugi, no to mamy takie oto remedium. I znowu nie mamy mentalności roju na początek. Nieładnie. Nieładnie. Oh.
Okej. No dobrze. To póki co zrobimy tak. Może błąd, może... Niekoniecznie, bo... Czułem, że będzie chciał jeszcze cisnąć. Dobrze, zagramy sobie... Tak... No dobierzemy żalnicę później, nie? Nie musimy jej mieć teraz na łapie. Chociaż, kurde... Nie kuśmy losu. No i teraz oczywiście może nam bić w pancerz, a ciekawe czy będzie to robił złośliwie. Dwanaście, cholera no. Szansa, że może nie doczytał, co... No. Git, co robią? Git, o! Nikt nie został ranny, więc nie było dodatkowego carry-overowego pancerza. Lecimy. Bach, bach, ciach, mentalność roju, ciach, 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 ciach. Oczywiście zaraz mi usunie pewnie Kikimorę wojownika. Tych już nie masz. Może z umiejki usunie.
A nawet nie. Okej. Okay. Jak na złość. Dobrze. No to po prostu tak. Chcę mieć jednostkę, którą mogą bić, którą mogę bić. Intrygujące. Przy tym pancerzu to bez sensu. Ogroid. Cóż, Nekera? O Jezu. No nie tak to miało wyglądać, ale cóż. No. No niestety, źle. Zróbmy tak. Git. Czy to już starczy? Myślę, że to już starczy. Ale muszę powiedzieć, że Tyrgwiego to nie wiem, czy lata nie widziałem, ale może. Dobra, mamy jeszcze robotnicę do pożarcia. I tak zostawiam. Rozsądek jest dla słabych. Okej. Proszę bardzo. No wiesz co? Zróbmy tak zatem. Jakby co, zawsze mam te trzy jednostki pod grzyba. Hmm.
Dobra, masz. I zobaczymy, co teraz. Karta Razy była, nie? O, mewa. Okej. Okay. No to robimy bach, bach i patrzcie na to. Mówiłem. Żalnica Giga Chat. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.